Witam Państwa. Jesteśmy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej na wystawie portretów polskich poetów współczesnych, którzy są na okładkach pisma Liry Dram, a porozmawiam z redaktorką pisma Marleną Zynger. Witam Panią. Dzień dobry. Pismo Liry Dram świętuje dziesięciolecie. Tak. Jak doszło do powstania tego pisma? Jaka idea tkwiła u progu stworzenia Liry Dram? Przede wszystkim cała rzecz wzięła się z tego, że my, artyści, spotykamy się w różnych okolicznościach. Autora grafik poznałam na Zakopiańskiej Harendzie, kiedy przygotowywałam i współreżyserowałam z Andrzejem Dziukiem spektakl poświęcony Marusi Kasprowiczowej. Osobowość Marusi być może Państwu znana i jej charyzma i praca społeczna na rzecz artystów innych urzekła mnie. Przeczytałam jej dzienniki i do tego stopnia poruszyła, że postanowiłam zainspirować się w pewien sposób nią i zebrać to całe nasze statko artystyczne, niezależnie od tego, czy byli to poeci zrzeszeni w związkach, w Związku Literatów Polskich, Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, w Unii Literackiej, tych związków są całkiem też, sporo, czy też nie zrzeszeni, osobni, tak, czy też wolne elektrony. Postanowiłam nas wszystkich zebrać i stworzyć taki pomost pomiędzy ludźmi różnych poglądów, różnych metod twórczych. Wszyscy, jak jeden mąż, zebraliśmy się i stworzyliśmy pismo, które miało być niepodobne do innych. Miało być to pismo właśnie takie autorskie, które śledzi talenty. I nie tylko literackie, ponieważ kwartalnik literacko-kulturalny Liry Dram prezentuje również malarzy, rysowników, twórców różnej maści. Chcieliśmy im stworzyć taką przestrzeń do prezentacji swoich dzieł, do promocji i równocześnie takie pole do dialogu, ponieważ my wzajemnie inspirujemy się, niezależnie od tego, z jakiego miasta pochodzimy, jaką sztukę tworzymy. Zawsze spotykając się na łamach jakiegoś pisma, możemy sobie powiedzieć: o, coś nowego powstało, to jest ciekawe. Możemy dowiedzieć się o sobie. To dotyczy właśnie tego też połączenia młodego i starszego pokolenia. Czyli tego bardzo brakuje. Właściwie niwelowania granic pokoleniowych. Tak, tak. I to wszystko nam przyświecało przy stworzeniu właśnie naszego pisma. Jak z perspektywy czasu ocenia Pani to, na ile się udało zrealizować Wasze marzenia i na ile udało się wyjść w stronę potrzeb czytelniczych? Ja jestem osobą bardzo wymagającą wobec siebie. W związku z tym cały czas wydaje mi się, że jeszcze można więcej, więcej. Oczywiście uważam, że udało nam się dosyć sporo osiągnąć. Sama wystawa dzisiaj prezentowana to jest 39 prac, które zdobiły kolejne okładki kwartalnika Liry Dram, jest już jakąś formą podsumowania, pierwszego podsumowania. Zresztą widać to na albumie, który nosi tytuł nie tylko Twarze współczesnych poetów polskich, ale Odsłona pierwsza. Mamy ambicje, żeby tych odsłon było jak najwięcej. Chciałabym również poruszyć ten świat młodych ludzi, którzy operują światem obrazu. I stąd ten pomysł na wizerunki, które mają przyciągnąć młodych ludzi zachwyconych nowinkami technologicznymi, właśnie tym światem obrazu, do czytania poezji. Czyli do świata słowa. Do świata słowa, tak. Wydaje mi się, że ta wystawa daje taką przestrzeń. Wierzę w to, że przyciągnie młodych ludzi, że zakochają się w poezji, w poetach, w poetkach.
że będą chcieli zachować, wybrać sobie spośród prezentowanego grona właśnie takiego twórcę, który najbardziej im odpowiada, i nosić przy sercu właśnie wiersze. Panie profesorze, jak doszło do Pana współpracy z redakcją Liry Dram? Wiadomo, że zawsze to są jakieś spotkania wrażliwych ludzi, wzniosłych dusz i wielkich projektów. Czyli czasami wiadomo, że słowo, poezja potrzebuje oprawy i potrzebuje obrazu, a obraz potrzebuje funkcjonować ze słowem. W moim przypadku to było spotkanie najpierw z twarzą artystki, z postacią, która była sprawcza i inspirująca, która chciała zrobić coś więcej niż napisać wiersz, stworzyć miejsce, gdzie inni poeci mogliby prezentować swoją twórczość. I właśnie kwartalnik stał się tym, można powiedzieć, takim pudełeczkiem, gdzie mogły właśnie pojawiać się miejsce dla snów, marzeń i nie tylko dramatów i lirycznych różnych przedstawień. Więc okazało się, że ja poszukałem obrazu, który mógłby chwycić właśnie te wszystkie potrzeby. Bo właśnie wydaje mi się, że trudno objąć tyle indywidualności jednym stylem wizerunku. No tak, tutaj patrząc na portret zawsze chcemy szukać jakiegoś fizycznego podobieństwa, a jednak wiadomo, że u poety chcemy zobaczyć coś głębiej, zajrzeć do jakiejś przestrzeni, którą on ukrywa, zobaczyć jakąś tajemnicę, przynajmniej spróbować ją zobaczyć. I w moim przypadku to było troszeczkę znalezienie takiego wspólnego mianownika, gdzie ja myślę, że wiersz to jest, dla plastyka to jest taki ślad. I ten ślad możemy sobie zobaczyć, że jest to jakaś czerń napisana na papierze białym. I pomyślałem, że jakbym zebrał te wszystkie czernie, tych wszystkich słów, pomieszał i bym próbował z nich malować portret danego artysty, poety, to bym może właśnie tą biel próbował zagospodarować właśnie tymi czerniami. Dlatego większość tych portretów to są takie pieczęcie, jakbyśmy próbowali przystawić ten, właśnie zostawić taki ślad jakiegoś odbicia, który wyobraziłem sobie, że zbieram właśnie te ich ślady, ich słów, które jako grafik bym zapisał pewnie w formie typografii, czy właśnie liter, jakbym je zebrał do siebie, pomieszał z sobą i chciał z nich coś namalować, narysować, to by powstały właśnie takie przedstawienia.